Witajcie Aqua Świat Zgodnie z tym co mówiłem Dzisiaj chciałem wam przedstawić filmik o, moim, o mojej obsadzie W tym akwarium Słuchajcie Ci którzy gdzieś tam śledzą mój kanał Wiedzą, że Od początku jak to akwarium istnieje To w tym akwarium Pływało już bardzo wiele gatunków ryb Niekoniecznie takich Które Akurat do tego akwarium pasowały Zaczynając od skalarów, poprzez bocje wspaniałe. Miałem glonojady, też tutaj, zbrojniki. No, ryby, które do 60-litrowego akwarium, raczej nie bardzo nie bardzo się nadają, po prostu, słuchajcie, to co teraz tutaj widzicie, to, jest, to są dwa gatunki rybek, które chciałbym, żeby właśnie w tym akwarium mi dominowały. Ale zacznę może od tego, że słuchajcie, generalnie teraz w tym akwarium pływa 3, 3 neony, pływa trzy fantomy, 2 czarne, jeden czerwony, pływa dwie rozbory klinowe, pływa 6 otosków, nie otosków, tylko kirysów, sorry, 6 kirysów, pływają trzy otoski, i pływa parka pielęgniczek kakadu. I słuchajcie, miałem neonów, miałem dużo, dużo więcej w tym akwarium. Ale niestety moja woda twarda, bardzo twarda, no tym neonom raczej nie sprzyjała. I słuchajcie, bardzo często znajdowałem po prostu neony na, na podłodze. I tutaj nie winię to, że akwarium jest nieprzykryte. Po prostu złe warunki, woda e, twarda i te neony po prostu wyskakiwały. No, nie pasowały im te warunki. E, podobnie rzecz się miała właśnie z e, rozborami klinowymi, które tak samo w, wyskakiwały jedna za drugą i, i z statka ośmiu zostało mi dwie. E, więc tutaj no winie raczej parametry wody. I słuchajcie, teraz też będę chciał wymienić tą obsadę. Właśnie chciałbym, żeby te e, dwa gatunki, które tu widzicie, czyli neony czerwone. I bystrzyki Amandy. Sześć bystrzyków Amandy kupiłem. Cztery neony czerwone. Mam trzy, czyli neonów będę miał siedem. Z tym, że mam dwa Inessa, bo mi tam jeszcze zostały, ale myślę, że tutaj statko neonów będzie fajne. Docelowo chciałbym mieć tak około 11-12 neonów i około 15 bystrzyków Amandy. Plus do tego w akwarium zostanie te sześć kirysków. No i ta para. I tapara kakadu. No i trzy otoski oczywiście. Generalnie, tutaj neony czerwone i te wystrzyki amandy, one mają podobne, podobne wymagania co do wody, bo obydwie ryby pochodzą z Ameryki Południowej, więc myślę, że tutaj jakoś się zgodzą. Obydwie ryby potrzebują wody miękkiej. Obydwie ryby. Potrzebują wody stosunkowo kwaśnej, więc tutaj myślę, że te ryby będą razem ze sobą. Plus te pielęgniczki, które tutaj właśnie teraz widzicie. No i te sześć neonów. I sześć kirysów. Słuchajcie, taka obsada właśnie chciałbym, żeby w tym akwarium sobie pływała. Nic więcej. No oczywiście ślimory, które tutaj są, te ślimaki helenki. Plus mam cztery ślimaki, te helmety. Więc to bym chciał, żeby zostało plus, no tak jak mówię, koło 12 neonów i 15 tych bystrzyków amandy. Strasznie mi się podobają bystrzyki amandy, już dawno nie chciałem mieć. Teraz natrafiła się okazja i będę miał właśnie takie statko tych, tych rybek. Generalnie wodę będę używał ERO, więc tutaj myślę, że rybką będzie fajnie. Kirysy się do nich też dostosują. Jak najbardziej te ryby mogą ze sobą przebywać, więc takie statko po prostu tutaj sobie stworzę i będzie fajnie to wyglądać. Ryby, które mi się podobają i które myślę, że w tych warunkach, jakie im tutaj teraz stworzę, będą ok. A żeby zakwasić wodę, no to słuchajcie, tutaj już widzicie, gdzie nie pływają szyszki olchy, więc myślę, że tym rybom będzie tutaj dobrze w tym akwarium. Chyba tyle co, co do tej obsady na razie. Widzicie, że ma się fajnie. Oczywiście te fantomy i rozbory będę chciał wydać, żeby tutaj nie plątały się niepotrzebnie. Bo tak jak mówię, rozbory wyskakiwały. Fantomy też tutaj nie bardzo pasują. Więc te ryby będę chciał wydać. I to jak najszybciej, oczywiście postaram się to zrobić. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o tą obsadę. Kiedyś tam jeszcze coś dorzucimy. Natomiast jeszcze jeden filmik przed świętami będę chciał wrzucić z aktualizacją, no i z takimi. Przedświątecznymi porządkami. Dzięki za dzisiaj, akła świat.